أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك في كتابه الكريم استعوذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Drodzy muzułmanie, temat dzisiejszej hutby jest wartość miesiąca Szaban oraz modlitw, które wykonuje się w tym miesiącu. Podczas trwania miesiąca Szaban Allah Jalla Subhanahu pobłogosławia ziemię i każda modlitwa oraz dobre uczynki wykonane podczas tego miesiąca będą wynagrodzone 300-krotnie. W miesiącu Szaban jest błogosławiona noc Baraat, która jest doskonałą okazją dla muzułmanów, aby poświęcili więcej czasu na modlitwę, gdyż za każdą wyrecytowaną literą z Koranu otrzymamy 300 owoców raju. W tych błogosławionych dniach wykonane ibadaty, akty czczenia Allaha będą źródłem naszego spokoju duchowego, chroniąc nas od niepewności w sercu i pokus szatana. W tych dniach, dzięki uzyskanym hasanatom, mamy możliwość odkupienia naszych grzechów. Ponadto te hasanaty mogą nam ochronić, pomogą nam ochronić się od przyszłych grzechów. Drodzy muzułmanie, nasz prorok alejhissalatu wassalam w Szaban wykonywał więcej ibadatów, aktów czczenia Allaha, modlitw niż w innych miesiącach. Gdy nadchodzi Rajab, Muhammad alejhissalatu wassalam modlił się: Allahu, pobłogosław Rajab i Szaban i spraw, abyśmy dotrwali do Ramadanu. Chwalił również ten miesiąc, mówiąc: Szaban jest moim miesiącem. Szaban jest miesiącem oczyszczania z grzechów. W ten oto sposób podkreślił wartość tego miesiąca. Prorok sallallahu alaihi wasallam szczególnie cenił sobie miesiąc Szaban, ponieważ następował po nim miesiąc Ramadan. Według Anasa radiallahu anhu zapytano naszego proroka alaihi salatu wasalam: O Rasulallah, który post jest najlepszy poza postem w Ramadanie? Nasz prorok alaihi salatu wasalam odpowiedział: Najlepszym postem poza postem w miesiącu Ramadan jest post w miesiącu Szaban. Według przekazań sahabów, między innymi Aisha radiallahu anha, nasz prorok sallallahu alaihi wasallam czasem pościł cały Szaban lub większość dni tego miesiąca. Nasz prorok alaihi wasallam pościł również w poniedziałki i czwartki. W całym życiu naszego proroka alaihi wasallam post był bardzo często wykonywanym przez niego ibadatem, aktem czczenia Allaha. W tym temacie Aisha radiallahu anha przekazała nam: w niektórych miesiącach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dużo pościł. Wydawało się nam, że on w ogóle nie je. W innych miesiącach wydawało się nam, że nie pościł w ogóle. I nie wiedziałam, aby prorok sallallahu alaihi wasallam pościł w żadnym innym miesiącu tak często, jak pościł w Szabanie. W innym przekazie Aisha radiallahu anha powiedziała: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nie pościł w żadnym innym czasie więcej jak w miesiącu Szaban i przekazał: czyńcie, ile jesteście w stanie zrobić. U Allaha subhanahu wa ta'ala najlepszy jest ten, który jest w czynach stały, nawet jeśli są one drobne. Drodzy wierzący, w miesiącu Szaban czyste wykonywanie ibadatów jest przygotowaniem do Ramadanu pod względem umysłowym, duchowym i fizycznym. Dzięki modlitwom w Szabanie łatwiej nam będzie kontynuować i wykonywać nasze ibadaty w Ramadanie. W tym temacie Osama bin Zaid radiallahu anhu zapytał naszego proroka sallallahu alaihi wasallam: O Rasulallah,
Ja nie wiedziałem, żebyś tak często pościł w innych miesiącach jak w Szabanie. Jaka jest w tym mądrość? Prorok alejhi salatu wassalam odpowiedział: między miesiącem Rajab i Ramadan jest miesiąc Szaban. Ludzie są nieostrożni. Jest to taki miesiąc, w którym uczynki zostają wniesione do Pana Światów. Ja lubię, gdy moje uczynki zostają wynoszone wtedy, gdy poszczę. Drodzy bracia i siostry, jednym z waszych ważnych czynów, które można wykonywać w tym miesiącu, jest recytacja salawat dla proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Miesiąc Szaban jest miesiącem naszego proroka alaihi salatu wasallam. Dlatego powinniśmy dużo recytować salawatów. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ponieważ Allah subhanahu wa ta'ala w Koranie nakazał nam w surze Ashab w ajacie 56. Zaprawdę Allah i Jego aniołowie błogosławiają proroka. O wy, którzy wierzycie, módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrawieniem pokoju. Módlcie się za niego, to znaczy recytujcie salawat. Jeżeli dobrze wykorzystamy ten okres, możemy wiele zyskać. Powinniśmy pościć zgodnie z sunną naszego proroka, alejhi salatu wassalam. Musimy postępować zgodnie z jego naukami. Musimy uważać na nasze grzechy i wykonywać istighfar, czyli prośbę o przebaczenie grzechów. Bo jak najlepiej przygotować się do Ramadanu? Musimy starać się być dobrymi muzułmanami i wypowiadać wiele salawatów dla naszego proroka, alejhi salatu wassalam. Chciałbym zakończyć swoją chutbę hadisem związanym z recytacją salawat. Kto wyrecytuje jeden salawat za mnie, Allah wykona 10 salawatów za niego. Wykonywanie salawat przez Allaha oznacza okazanie litości. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam. Kalam Allahu al-malik al-aziz al-allam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalam wa idha qura'a al-Qur'an fastami'u lahu. وأنصتوا لعلكم ترحمون.